Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę, nie ustaje ataki na miasta w obwodach charkowskim, ługańskim, donieckim i chersońskim. Wojna to dramat dla ukraińskich cywilów. To oblężony Mariupol. W kilka tygodni miasto zamieniło się w ruinę. Ludzie ukrywają się w piwnicach. Dlaczego oni nas zabijają? Dlaczego nas niszczą? Dlaczego niszczą nasze domy? 30-piętrowe budynki spłonęły doszczętnie. Ludzie siedzą w piwnicy. Nie ma tam kanalizacji. Do tej pory zginęło tam ponad 21 tysięcy ukraińskich cywilów. Ofiar może być jednak więcej. Z informacji, jakie przekazały władze Mariupola, wynika, że Rosjanie chcą stworzyć w tym mieście getto dla Ukraińców. Rosyjskie wojska przekształcają Mariupol w prawdziwe getto dla Ukraińców na wzór działań nazistów we Lwowie i Polsce. Zachęcają cywilów do noszenia mylących oznaczeń i wprowadzają przepustki umożliwiające poruszanie się po mieście. Dziś na Ukrainie działa 9 korytarzy humanitarnych. Cywile ewakuowani są z najbardziej niebezpiecznych obwodów – ługańskiego, charkowskiego i zaporowskiego. Dotkliwe straty ponosi także Rosja. Ukraińcy w wyniku ostrzału poważnie uszkodzili rosyjski krążownik wojenny Moskwa. W regionie Morza Czarnego krążownik Moskwa został trafiony pociskami przeciwokrętowymi Neptun. Okręt flagowy rosyjskiej floty czarnomorskiej doznał poważnych uszkodzeń. Rozpoczął się pożar, inne statki próbowały udzielić pomocy, ale sztorm i potężna eksplozja amunicji przewróciły statek i zaczął tonąć. Strona rosyjska poinformowała z kolei, że na pokładzie wybuchła amunicja, a załoga została z niego ewakuowana. Eksperci podkreślają, że strata tego okrętu to potężny cios dla Rosji, bo to drugi najważniejszy statek wojenny tego kraju. Armia rosyjska stale ostrzeliwuje Charków. Rakiety nie trafiają w infrastrukturę wojskową, a w parki, place zabaw i domy. Do dalszej obrony Ukraina potrzebuje sprzętu wojskowego, o co stale apeluje do państw zachodnich prezydent Wołodymyr Zełenski. Dostawy są konieczne, bo Rosja szykuje się do ofensywy na Donbasie. Rosja wciąż ma zdolność do ataku i to nie tylko na Ukrainę. Polska, Mołdawia, Rumunia i państwa bałtyckie mogą stać się kolejnymi celami, jeśli wolność Ukrainy upadnie. Obrazy z Buczy, Mariupola pokazały prawdziwe oblicze rosyjskich intencji wobec całego świata. To może być zatrzymane tylko przez siłę armii. To musi być zrobione teraz. Stany Zjednoczone przekażą na Ukrainę nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 800 milionów dolarów. To systemy artyleryjskie, pojazdy opancerzone oraz śmigłowce. Stany Zjednoczone przeznaczyły obecnie ponad 3 miliardy 200 milionów dolarów na pomoc dla Ukrainy od początku istnienia administracji Bidena, w tym około 2 miliardy 600 milionów dolarów od samego początku ich niesprowokowanej inwazji 24 lutego. Budżet na zakup broni zwiększyła także Unia Europejska. Początkowo miał wynieść 500 milionów euro, teraz to ponad 1,5 miliarda euro. Liderem w ilości przekazanego sprzętu wojskowego na Ukrainę jest Estonia. Zaraz po niej znajduje się Polska, która wysłała do Kijowa sprzęt wart 400 milionów dolarów. Z opóźnieniem na Ukrainę cały czas trafia sprzęt z Niemiec.